Jak na razie pogoda w te wakacje nas nie rozpieszcza, choć były upalne dni, to nie brakowało też takich, podczas których padał deszcz. W Ostródzie mamy dwa kąpieliska miejskie, które zarządzane są przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji radni miejscy mieli zastrzeżenia co do ich stanu. Jak zapewnia dyrektor od CIR-u Jacek Krzekotowski, dwa kąpieliska miejskie nadają się do pełnego użytkowania. Kąpieliska na dzień dzisiejszy normalnie działają, na bieżąco uzupełniano są ewentualne braki. Przede wszystkim chodzi to o kąpielisko dużo starsze na Kajkowie ze względu na pomoc. Wraz z początkiem sezonu letniego na plażach pojawili się ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, których zadaniem jest stałe obserwowanie obszaru kąpieliska, niezwłoczna reakcja na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej. W tym sezonie doszło do kilku interwencji. Interwencji było kilkanaście. Chociażby podejrzenie zerwania więzadeł, karetka przyjeżdżała, kilka interwencji Straży Miejskiej, często patroluje też plaże policja, także dzieje się tutaj na tej plaży, no a my czuwamy nad tym bezpieczeństwem. Naszego bezpieczeństwa na ostródzkich plażach pilnuje kilku ratowników, którzy swoje dyżury pełnią od godziny 10 do 18. W sumie ratowników na plaży w Kajkowie na dzień dzisiejszy jest 5 zatrudnionych, na plaży na ulicy Turystycznej 3, ze względu na to, że jest to dużo mniejsza plaża, i 2 ratowników na wyciągu nart wodnych. 18 lipca na akwenie jeziora Sajmino WOPR przeprowadził kolejne ćwiczenia. Ratownicy wyznają starą zasadę: trening czyni mistrza. Dlatego też szkoleni różnego rodzaju sprawdzianów nigdy nie za dużo. Ćwiczenia mają na celu podniesienie sprawności i doskonalenie umiejętności już nabytych w czasie wcześniejszych szkoleń, które ratownicy uzyskali. Kto brał udział w tych ćwiczeniach tutaj dzisiaj? Dzisiaj w tych ćwiczeniach wzięła udział drużyna numer 1 WOPR z Ostródy, którą powołano w tym roku, jak również oddział PCK Ostródy. Podczas ćwiczeń wszystko poszło zgodnie z planem. Tonącego uratowano i sprawnie udzielono mu pierwszej pomocy. Oby tylko jak najmniej ratownicy musieli pokazywać, że potrafią sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach. Służba zdrowia w Polsce od lat cierpi na problemy finansowe. Temat długu nie jest też obcy zespołowi opieki zdrowotnej w Nidzicy, który od 2004 roku spłacał 8-milionowe zadłużenie. W międzyczasie korzystał z pomocy finansowej samorządów, instytucji czy Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala, którą przeznaczał na remonty oraz zakup potrzebnego sprzętu. Nidzicki szpital obecnie jest w stabilnej sytuacji finansowej. Przez ostatnie lata spłacał zadłużenie z lat ubiegłych. W tym roku zakończyliśmy spłatę kredytu i możemy zacząć myśleć o inwestycjach. Nidzicki szpital planuje wyremontować i zmodernizować blok operacyjny, który w gotowości musi działać całą dobę przez wszystkie dni w roku. Z myślą o zwiększeniu swojej oferty w pomieszczeniach po dawnej kuchni powstanie dzienny oddział rehabilitacji. Ambitne plany szpitala będą mogły być zrealizowane tylko i wyłącznie, kiedy znajdą się na nie środki finansowe. Oczywiście sami nie poniesiemy tego ciężaru, potrzebujemy wsparcia organu założycielskiego, samorządów lokalnych i Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy, i o to wsparcie zwróciliśmy się. Dyrektor szpitala w Nidzicy musi teraz czekać na pozytywną odpowiedź, która może nie być łatwa, szczególnie teraz, kiedy w lokalnej prasie ukazują się informacje o jej dochodach przekraczających zarobki premiera. Jeśli chodzi o stanowisko administracyjne, stanowisko dyrektora, to nie przekracza ono, mój dochód nie przekracza dochodu pana premiera, jest 2,5-krotnie raza niższy. To zostało wszystko szczegółowo opisane w lokalnej prasie i nie chciałabym teraz używać cyfr, bo dokładnie nie pamiętam. Natomiast druga i trzecia część składowa dochodu wynika ze świadczenia usług medycznych w szpitalu w Nidzicy, w oddziale pediatrycznym, którego funkcjonowaniem kieruję i pracuję jako asystent.
Dodatkowe pół etatu, jakie dyrektor pełni na stanowisku kierownika oddziału dziecięcego, wynika z problemów kadrowych Nidzickiego Szpitala, który od dłuższego czasu poszukuje specjalisty mogącego objąć tą posadę. W przypadku rezygnacji dyrektor Anny Osłowskiej z dodatkowych zajęć konieczna byłaby likwidacja oddziału dziecięcego. Likwidacja ostrego szpitala, czyli zmniejszenie rangi szpitala do szpitala dla przewlekle chorych i dojeżdżanie po podstawowe usługi medyczne do okolicznych szpitali. Problem na oddziale dziecięcym, jak również problem dodatkowych zajęć dyrektor szpitala zostanie rozwiązany w chwili pojawienia się chętnego specjalisty do objęcia funkcji kierownika oddziału dziecięcego. Wielka wojna wybuchła w sierpniu 1409 roku. Co roku w rocznicę bitwy członkowie Bractw Rycerskich z całej Europy odgrywają pod Grunwaldem wydarzenia z 15 lipca 1410. Spektakl zawsze przyciąga kilkudziesięciotysięczne rzesze widzów, a skoro są turyści, nie może zabraknąć stoisk bogatych w pamiątki. Jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy to okazja na niezły interes. Handlarze zacierają ręce, a kupcy niczym krzyżacy poddają się panującym na polach zasadom. Krew się leje, a interes się kręci? Kręci się, dobrze. Nie jest u nas nieźle. Najbardziej u nas wydeptane jest, bo mamy powodzenie. Bitwa stoczona między siłami zakonu krzyżackiego wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi pod dowództwem króla Władysława Jagiełły zakończyła się pogromem sił krzyżackich. I tak historia zatoczyła koło. Inscenizację oglądało 50 tysięcy osób. Walka blisko 1500 wojowników odbywała się w deszczu. Nie wszyscy obserwatorzy wytrwali do końca i ze szczerego pola udali się do swoich aut. Jedni pojechali tam, skąd przybyli, drudzy, bardziej przewidywalni, po prostu zmienili szaty. No my wracamy jeszcze, tylko się przebieramy w suche ubrania i wracamy z powrotem jeszcze pochodzić tam. No ale trochę tak, no trochę pogoda rzeczywiście się zepsuła, zabawę. Szkoda, że akurat w tym momencie zaczęło padać. Akurat w trakcie bitwy. No dokładnie. Bitwa pod Grunwaldem to wydarzenie, na temat którego każdy Polak powinien bez problemu się wypowiedzieć. A jeśli wiedza historyczna nie została należycie przyswojona lub chcemy ją pogłębić, to dobrym sposobem jest wyjazd na pola Grunwaldu. Tu od 6 czerwca do 31 sierpnia, 4 razy dziennie, odbywają się spacery z przewodnikiem, który przytacza wiele faktów i ciekawostek sprzed ponad 600 lat. Wychodzimy codziennie o godzinie 10, 12, 14 i 16 na spacer z przewodnikiem. On trwa około 1,5 godziny, w trakcie którego zwiedzamy pola, zwiedzamy muzeum i ekspozycje stałe, które są w Muzeum Grunwaldzkim. Za rok kolejna inscenizacja. Kto jeszcze nigdy nie widział bitwy na żywo, warto, żeby w końcu do Grunwaldu się udał. Dynamiczny show łączy emocjonujące sportowo-historyczne widowisko, edukację, humor i dobrą zabawę dla dorosłych, młodzieży i dzieci. I co ważne, przenosi widza w świat średniowiecza. A w dobie współczesnego, wszechobecnego pośpiechu oderwać się od rzeczywistości przyda się każdemu z nas. Jako lawina, która musi zetrzeć i zdruzgotać wszystko przed sobą. Decyzja o budowie garaży przy siedzibie spółdzielni mieszkaniowej Jedność w Ostródzie zapadła podczas walnego zgromadzenia w ubiegłym roku. Teraz, wykorzystując wakacyjne miesiące, które sprzyjają prowadzeniu prac budowlano-remontowych, inwestycja jest już realizowana. Projekt budowy garaży opiewa na kwotę ponad 1 000 000 zł. Widzimy, że w całej Ostródzie brakuje miejsc parkingowych, miejsc, gdzie można zostawić samochód bezpiecznie. Myślę, że takie miejsce tutaj koło spółdzielni się znajdzie. To jest pierwsza inwestycja, pierwsza budowa. Zamierzamy to kontynuować jeszcze na naszych inwestycjach. Również z jednej strony zapotrzebowanie mieszkańców i to jest dla nas najważniejsze, ale również teren, który był dla nas, że tak powiem, bezużyteczny. Na terenie przy ulicy Jagieły 37 powstają 32 garaże w 3 zespołach. Powierzchnia jednego pomieszczenia to ponad 17 metrów kwadratowych. Ogłoszony został już przetarg na możliwość nabycia budowanych garaży wraz z gruntem. Oferty składać można do końca lipca.
cena wywoławcza to ponad 35 tysięcy złotych brutto. Wszyscy mieszkańcy Ostródy mogą składać oferty, zarówno członkowie spółdzielni, jak i osoby niezrzeszone w spółdzielni. Zakończenie inwestycji przewidujemy na 15 września. Do tego czasu mamy podpisaną umowę i w związku z tym myślę, że wykonawca się wywiąże. Nic nie wskazuje na to, żeby były jakiekolwiek opóźnienia. Kompleks garaży będzie ogrodzony z automatyczną bramą wjazdową. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność planuje również wyposażyć ten teren w monitoring. Budowa garaży to kolejna inwestycja, jaką prowadzi w tym roku Ostródzka Jedność. Realizujemy 7 projektów unijnych. W tej chwili zakończyliśmy projekt przy ulicy Czarnieckiego, Chrobrego, tą świetlicę już wcześniej. Kontynuujemy projekty przy ulicy Zawiszy Czarnego i Rycerskiej i te projekty zostaną zakończone w roku przyszłym. W trakcie realizacji jest projekt informatyzacji spółdzielni oraz wymiany wodomierzy. Druga połowa roku, jak i początek 2013 będą czasem kończenia unijnych projektów. W ostatnich latach starostwo powiatowe w Działdowie przeznacza znaczne kwoty na duże inwestycje w placówkach oświatowych. Przykładem może być termomodernizacja zespołu szkół w Gródkach oraz zespołu szkół zawodowych w Działdowie. W plan dużych inwestycji wpisuje się też oddana hala sportowa w Iłowie. Do listy dopisać można kolejne zadanie, które jest właśnie realizowane. Największy remont odbywa się w zespole szkół w Malinowie. Oprócz tego w tej szkole budowana jest sala gimnastyczna. Termin wykonania prawdopodobnie pierwszy kwartał roku 2013. Hala sportowa z łącznikiem ma być kompleksowo wyposażona oraz przede wszystkim dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji uczniów oraz mieszkańców powiatu działdowskiego po zakończeniu prac oprócz głównej sali będzie dostępna siłownia, sala fitness oraz szatnie z natryskami. Budowa hali w Malinowie wpisuje się w program modernizacji bazy sportowej na terenie powiatu działdowskiego, który przewiduje budowę jeszcze jednego obiektu. W tym roku już dopniemy sprawy przetargów, jesteśmy na etapie dokumentacji i przypuszczam, że początek roku 2013 rozpoczniemy budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1. Zanim nowe obiekty zostaną oddane do użytku, do dyspozycji mieszkańców powiatu działdowskiego jest czynne boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie. W końcu w Ostródzie jest miejsce, które śmiało można nazwać Śmiecholandią. Miejscowy amfiteatr służy do spotkań kabaretów z mieszkańcami. Generalnie to jest Polska, tak to wygląda. Stąd do nas napadli Niemcy, stąd do Truscy, stąd do Szwedzi, stąd do Tatarzy. A z tej bronimy napady nasze. No jak, podoba się panu Polska? Piękny kraj, naprawdę piękny kraj. Piękny, tak. Szkoda tylko, że ludzie takie łajzy. Zabawne skecze, znani i lubiani satyrycy. Takich zdarzeń oby więcej. Kabaret moralnego niepokoju, jak zawsze wzorowo przygotowany, wprawił Ostrudzian w dobry humor. Grupa z Warszawy liczy sobie już 16 lat. Kochasz muzykę, chłopcze? Tak mi doradził kurata. Skupia się głównie na sprawach społecznych, absurdach życia codziennego oraz nie stroni od polityki. Tematyka jest bogata. Co pana do mnie sprowadza? Matka mnie sprowadza. Darmo zjada pod spódnicą. No i bardzo słusznie, bardzo słusznie. I co? Rozumiem, że szukamy żony dla pana. Żony, tak. I jakby pan połóż, to byśmy się cieszyli. No, wszystko dobrze. Cała rodzina. Takie pierwsze pytanie na początek. Czy pan ma może jakieś takie swoje wymagania w stosunku do kandydata? Nie bardzo. A to trzeba, tak? Ale co się nic? Jak pan ciśnie, to jedno mogę mieć. Żeby ona do mnie nie miała żadnych wymagań. Wszystko jedno. Raz, dwa polecimy, wszystko jedno. Wszystko jedno to płaszczyzna. To na pierwsze z drugą idę do mnie. No już. No, oczywiście, że tak. No proszę bardzo. O. No. Pani Halina. To jest takiego przegrzebacza, aż się zastanowię. Nie, bo to wszystko jedno, to nie aż tak wszystko jedno. Strasznie gruba taka przyczyta, wie pan, no, kurwa, zdjęcie wypukłe. 3D. Ale buzię ma wesoło. A nie wiem, z czego ona się cieszy. Się śmieje, jak widzę do siebie. Co na ma w
ser. To się zgadza, ale przepraszam za grubo, za grubo. No, 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 dwa. Przynajmniej jest gwarancja, że dobrze gotuje. Ale nie ma gwarancji, że ja się przy niej dostam do talerza. Humoryści są rozchwytywani. Mimo dobrych chęci nie zdołali nam udzielić wywiadu ze względu na pilny wyjazd na kolejny występ. Tym samym deski amfiteatru przejął kabaret młodych panów. Panów, którzy u swego boku pracują od 8 lat. Młodszy starzem zespół bawił się słowem, a publiczność dosłownie parskała śmiechem. Mam wyjście z głowy zawoła. Bez? Jak się jeszcze? Ciągle rośnie, żeby trafić się w łoski i okien. Grodzi! Wiesz, się gadają, że tu sprawę pasada. Ej! To pamiętaj, prewizja dla mnie. Bo jak tylko nuca jest, to gdy. Jesteśmy bardzo poważnymi ludźmi, uprawiamy sporty, jak każdy inny, wychowujemy dzieci. Słuchamy muzyki. I lubimy się napić piwa. I nie tylko piwa, bo wodę też. Tak. A jak piwo, to żarty. Ale tak, dopiero po paru piwach są żarty. I ubikacja. Nie, myślę, że nasze życie jest bardzo takie codzienne, jak każdego obywatela tego kraju, cokolwiek by nie robił. To my też tak mamy. Dla sympatyków kabaretów dobre wiadomości. Tradycją ma stać się, że satyrycy będą stałymi gośćmi amfiteatru. Kabarety będą zapraszane na potęgę, śmiechu będzie co nie lada. Z czasem stałym punktem występów mają być retransmisje realizowane przez ogólnopolskie telewizje. Kabaret jest trafioną formą rozrywki w Ostródzie, jak widać zresztą. I będziemy na pewno starać się ją kontynuować. Będziemy starać się na pewno też robić jakąś taką imprezę, którą telewizja by tutaj starała się nakręcić. Oczywiście nie w tym roku, ale to już na przyszłe lata. No i następne kabarety pewnie w sierpniu albo wrześniu. Na pewno będziemy chcieli robić 3 uderzenia w roku, przynajmniej kabaretowe. I tym optymistycznym akcentem kończymy relację z amfiteatru. I to nie ostatnią tych wakacji. To jest pamiętny pocałunek? Pamiętny pocałunek. Ja fajnie. I żyli długo i szczęśliwie, aniż wkrótce dziecięcą rzeczkę na modrym liwcem wypełnił szczebiot mały różowiutkich istot. Ale kolor się zgadza. Przedstawiciele Świadków Jehowy od 20 do 22 lipca wezmą udział w 3-dniowym kongresie, który odbędzie się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie. Kongres odbywa się pod hasłem Strzeż swego serca. Udział w nim weźmie blisko 5000 osób. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Ostródy i okolic na to wydarzenie. Wakacje to czas, kiedy uczniowie zapominają o szkolnych obowiązkach. Na taki luksus nie mogą sobie jednak pozwolić wszystkie organy zarządzające placówkami oświatowymi. To właśnie w czasie nieobecności uczniów w szkolnych ławkach wykorzystują ten czas na przeprowadzenie potrzebnych remontów. W tym roku największe prace i remontowe, i inwestycje skupiliśmy w dwóch szkołach, w zespole szkół numer 1. I zespole szkół numer 2. W tej drugiej szkole powstają łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, ponieważ jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi i myślę, że do końca września zakończymy tę inwestycję. W zespole szkół numer 1 w Nidzicy z najważniejszych prac, jakie odbywają się wewnątrz budynku, należy wymienić wymianę podłóg na termozgrzewalną oraz wymianę grzejników. W szkole oraz pozostałych placówkach oświatowych zostaną wykonane prace malarsko-konserwatorskie, tak aby uczniowie i nauczyciele po zakończonych wakacjach mieli komfortowe warunki do nauki i pracy. Letnia przerwa w nauce to czas na sprawdzenie stanu technicznego sprzętu i urządzeń, w szczególności tego, który został zakupiony w ostatnich latach.
Wszystkie naprawy gwarancyjne, wszystkie przeglądy w ramach gwarancji się odbywają. Podobnie jest z urządzeniami na placach zabaw. Uzupełniamy te urządzenia. Tak jest na przykład na miejskich placach zabaw, ponieważ one również podlegają pod zespół obsługi oświaty. W tym roku kwota, jaka została przeznaczona na inwestycje w placówkach podległych Zespołowi Obsługi Oświaty i Sportu w Nizicy, jest zdecydowanie niższa niż w roku ubiegłym. W 2011 roku była to suma 3 milionów złotych. Teraz na inwestycje przeznacza się 10% ubiegłorocznej sumy. To jest taka suma, która pozwala nam na to, żebyśmy teraz może coraz mniej inwestowali, ale właśnie na to pozwoliły nam te działania zdecydowanie wcześniejsze. No systematycznie po prostu trzeba inwestować, żeby nagle jednego roku nie trzeba było wymieniać wszystkiego. Przeprowadzane inwestycje mają na celu nie tylko podniesienie standardu placówek oświatowych, ale również poprawę bezpieczeństwa terenu i urządzeń dla dzieci z nich korzystających. Ostrudę reklamowano jako idealne centrum pobytowe dla reprezentacji narodowych podczas Euro 2012. Jak wiemy, z kampanii wielu starań nic nie wyszło, ale walory Ostrudy i bazę treningową oraz hotelową doceniła kadra kajakarzy z Azerbejdżanu. To właśnie na Mazurach w Ostrudzie kilkunastoosobowa ekipa przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich w Londynie, które rozpoczną się pod koniec lipca. Sportowcy z Azerbejdżanu mają w tej dyscyplinie sporo sukcesów. Od 2 lat odwiedza nas reprezentacja takiego dalekiego kraju azjatyckiego, jest Azerbejdżan. No może ktoś się zastanowi, co oni tu robią, jakie kajaki, przecież to jest bardziej góry i stepy. No niestety mają bardzo silne kajakarstwo, to znaczy Kanadyjczycy. Powiem tylko pokrótce, że w 2011 roku mieli medalistę na świata na 200 metrów w jedynce, mieli 2 wicemistrzów świata w seniorach, mieli jedynkarza złotego na mistrzostwach świata juniorów, jako juniora. Także w tamtym roku zdobyli dla Ostrudy miasta, jak ja to mówię, bo jeszcze nie doczekaliśmy się takich zawodników, grat medali na świecie. Trenerem kadry jest Aleksander Kobielnikow, były szkoleniowiec naszej kadry narodowej. W Ostrudzie ze sportowcami z Azerbejdżanu jest już po raz drugi. Wszystko dzięki wieloletniej przyjaźni z Andrzejem Koziczem. W tamtym roku po Pucharze Świata w Poznaniu przyjechał tutaj osobiście, obejrzał hotele, obejrzał tor, obejrzał jezioro, bo to są bardzo ważne rzeczy. I stwierdził, że powinien tu zrobić zgrupowanie. Więc w tamtym roku zgrupowanie trwało miesiąc czasu. Byli to juniorzy i seniorzy. Także o wynikach wspomniałem, były bardzo dobre. A w tym roku przejechała cała reprezentacja juniorów, seniorów i również wioślarzy. Aleksander Kobielnikow w swojej bogatej karierze trenerskiej był już kilka razy na Igrzyskach Olimpijskich. Szkoleniowiec z perspektywy wieloletniego doświadczenia zupełnie inaczej podchodzi do startów olimpijskich. To już nie pierwsza olimpiada. I się z Związku Radzieckiego zacząłem wychowywać tych zawodników, olimpijczyków. Później 12 lat byłem w Polsce, prowadziłem kadrę polską. Tak samo mieliśmy wyniki olimpijskie. No a teraz prowadzę reprezentację Azerbejdżanu. Czy ci zawodnicy mają szansę na medale? Każdy zawodnik ma szansę na medale, który ma kwalifikację olimpijską. Igrzyska olimpijskie to dla każdego sportowca najważniejszy start w całej karierze, dlatego też wszystko musi być podporządkowane odpowiednim treningom. A sportowcy i sztab szkoleniowy muszą mieć zapewnione idealne warunki zarówno treningowe, jak i hotelowe. W Ostrudzie. Lepszy w Europie, ja tak myślę, bo podobny oni do warunków, na jak będą te warunki na olimpiadzie. I pogoda, i woda, wszystko podobne do tych warunków olimpijskich, to my robimy tutaj przygotowania. Jak na razie przygotowania kajakarzy idą zgodnie z planem, nic nie zakłóca planów treningowych. Sportowcy nie mieli zbyt dużo czasu na zwiedzanie Warmii i Mazur. Większość pobytu w Ostrudzie spędzili na wodzie i w siłowni.
Делаем по 2 тренировки в день. Тренуємо 2-3 рази дзіння, залежить від дня і керунку праці. Погода дописує, warunki podobne, так як będą на олімпіаді. Чуємо się tutaj świetnie. Ну да, это каждый заводник, як їде на ігриска олімпійські, хоче зробити якесь підсумування своєго окресу праці, а то є окрес олімпійський, і кожен з нас хоче якнайлепіше się zaprezentować. Pierwsza grupa sportowców do Londynu uda się 22 lipca, druga ekipa z Ostródy wyjedzie 30. Miejmy nadzieję, że olimpijskimi medalami w kajakarstwie i wioślarstwie sportowcy z Azerbejdżanu podzielą się z Polakami. W sobotę 21 lipca zapraszam wszystkich chętnych do Kozłowa, na stadion, na kolejne obchody Dnia Ziemi Kozłowskiej. W programie jest mnóstwo atrakcji. Zaczniemy od pikniku rodzinnego. Po pikniku rodzinnym jak zwykle rozpocznie się bój wsi, w których wystartuje 10 sołectw z terenu gminy Kozłowo. W programie również mamy mnóstwo koncertów, występ zespołu Long & Junior, gwiazdą wieczoru będzie zespół Messiah. Oczywiście jak zwykle swoim występem uświetnią Dzień Ziemi Kozłowskiej Kozłowianki, nasz regionalny zespół ludowy. Oprócz tego DJ Mario będzie grał nam pod gwiazdami. Po jego występie około północy będą prezentowane sztuczne ognie. W 2003 roku powstało Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo, którego celem jest integracja lokalnej społeczności, poprawa bezpieczeństwa oraz przede wszystkim stworzenie ze Spychowa atrakcji turystycznej. Magnesem przyciągającym gości ma być fikcyjna postać z lektury szkolnej. Nasza oferta do dzieci, młodzieży to jest wszystko związane z Jurandem, czyli menica, jakieś szkolenia ucznicze, walki rycerskie, stroje, zespół muzyki dawnej. To wszystko kręci się tak jakby wokół Sienkiewiczowskiego Juranda. Od 10 lat w miejscowości odbywa się przemarsz Juranda ze Spychowa, który powraca ze Szczytna, gdzie bracia zakonni okaleczyli go za śmierć rycerzy krzyżackich. Oprócz inscenizacji na turystów oraz mieszkańców czekają średniowieczne atrakcje. To tutaj można podziwiać walki rycerskie czy wybić średniowieczną monetę. Z roku na rok oferta stowarzyszenia powiększa się. My chcemy stworzyć produkt turystyczny taki, bo Spychowo jest miejscowością turystyczną i chcemy tym turystom coś dać. Jak do tej pory nam się to udaje, bo na tą imprezę powrót Juranda do Spychowa przyjeżdża coraz więcej ludzi. Niektórzy planują sobie urlop już na ten czas, bo wiedzą, że jest to druga sobota lipca. Kogo zafascynowała postać Juranda ze Spychowa z powieści Henryka Sienkiewicza, powinien przyjechać do tej małej miejscowości i zapoznać się bliżej z działalnością Stowarzyszenia Przyjazne Spychowo. Marsz Sokoła Ostróda z jeziora Kimiłowa od kilku dni wywoływał sporo zainteresowania i emocji. Kibice obu klubów za sobą nie przepadają, a oliwy do ognia dolał operator stadionu Żegluga Ostródzka Elbląska, która zadecydowała, że mecz pucharowy nie będzie imprezą masową. Stadion, który może pomieścić 5000 osób, wypełnić mogło tylko 1000 widzów, bo taką liczbę osób określają przepisy w przypadku nieorganizowania imprezy masowej. Bilety na mecz rozchodziły się w szybkim tempie. Akurat ten mecz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mamy dużo klientów, którzy przychodzą, kupują już bilety i pytają się, jak dużo biletów zostało do sprzedaży. Od kilku tygodni było wiadomo, że spotkanie to będzie cieszyć się zainteresowaniem kibiców. Chętnych do nabycia biletów nie brakowało. Dla wielu nie starczyło po prostu wejściówek i spod stadionu odeszli z kitkiem. 18 lipca blisko 150 kibiców dopingowało Iławską drużynę na stadionie w Ostródzie. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego Marcina Borskiego, który był sędzią technicznym podczas Euro 2012, kibice obu zespołów dali popis swojej wzajemnej niechęci. Wydawało się, że to może być spacer dla piłkarzy Sokoła, gdyż klub z Iławy boryka się z ogromnymi problemami finansowymi i kadrowymi. W zespole Jezioraka wystąpiło wielu juniorów, którzy bardzo dobrze poczynali sobie na ostródzkiej murawie. W pierwszej połowie spotkania nie zobaczyliśmy żadnych bramek. Dopiero po godzinie gry ostródzcy kibice cieszyli się ze zdobytej bramki.
Gola w 61 minucie zdobył Maciej Szostek. 7 minut później Marek Śnieżawski podwyższył wynik spotkania na 2-0, wykorzystując podanie Bogdana Miłkowskiego. W doliczonym czasie gry Paweł Śnieżawski sfaulował w polu karnym zawodnika z Iławy, a sędzia spotkania podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił Tomasz Kolibowski. Końcowy wynik spotkania to 2-1. To było trudne spotkanie, szczególnie w tym okresie. No przede wszystkim dla chłopaków. Potrenowaliśmy dosyć intensywnie. Intensywność tych zajęć była dosyć wysoka. Przede wszystkim gdzieś weszliśmy w wytrzymałość szybkościową i gdzieś w szybkości, w operowaniu szybkim piłką było to widoczne. Szczególnie w początkowej fazie meczu, no gdzieś tu w 50, 60 minucie zespół Jeziora, ci młodzi chłopcy osłabli i tutaj troszeczkę jakby było już łatwiej, więcej miejsca na boisku, ale na pewno to było trudne spotkanie w tym okresie. Dzięki pucharowej wygranej nad Jeziorakiem Sokół awansował do następnej rundy. 25 lipca w Ostródzie zmierzy się z drugoligowym Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. W najbliższą sobotę nasza drużyna weźmie udział w mini turnieju piłkarskim w Działdowie. Od ponad 2 tygodni piłkarze wznowili treningi i przygotowują się do sezonu w trzeciej lidze. W zespole zaszły zmiany kadrowe. Klub ze Strudy opuścił m.in. Jakub Skirzewski, George Gilmour, Roman Śnieżawski i Piotr Miszewski. No nie będzie tutaj wielkiej rewolucji. Skoncentrujemy się, ja się skoncentruję na tej kadrze, która jest. Dołączyli najzdolniejsi juniorzy. Na dzień dzisiejszy mam takie informacje, że 3 młodzieżowców musi grać w pierwszym składzie w trzeciej lidze od tego sezonu. Więc żadnych tutaj wielkich wzmocnień nie będzie z zewnątrz. I myślę, że będę się opierał na tej kadrze, która jest. Według przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej w podstawowej 11 podczas spotkań ligowych na boisku musi wystąpić aż 3 młodzieżowców. Ten przepis to w przypadku wielu drużyn spory ból głowy. Tutaj, jak to się mówi, teorii jest wiele, każdy inaczej do tego tematu podchodzi, a ja rzeczywiście twierdzę, że dobry zawodnik, jeżeli jest nawet młodzieżowcem, to trener na pewno na niego postawi, na pewno wygra miejsce, będzie rywalizował przynajmniej, a tutaj jednak też mi się to za bardzo nie podoba, że aż 3 i tak można powiedzieć z urzędu to miejsce ma, czy jest lepszy, czy jest słabszy. I też nie przekonuje mnie do końca ten przepis. Przed podopiecznymi Czesława Żukowskiego jeszcze kilka tygodni intensywnych przygotowań, w czasie których ostrudzka drużyna rozegra kilka sparingów. Pierwsze spotkanie w trzeciej lidze już 11 sierpnia w Ostródzie.